Witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, przyznasz, że jedną z najgorszych rzeczy na maturze jest stracenie punktów przez głupi błąd. I nie jest to tylko problem osób, które mają problemy z matematyką. Zdarza się, że ktoś przez naprawdę banalny błąd straci jeden punkt, przez co nie napisze matury z matematyki na 100%. A corocznie mnóstwo maturzystów z poziomu podstawowego osiąga wynik 100% i wcale nie jest to coś nie do osiągnięcia. Oczywiście jest jeszcze gorzej, jeżeli ten głupi błąd zaważy na tym, czy uda Ci się zdobyć na maturze 30%. Dlatego ten film kieruje absolutnie do wszystkich maturzystów, niezależnie od wyniku, jaki pragniesz osiągnąć na maturze. Taki błąd może zdarzyć się każdemu. Jeżeli niektóre błędy będą dla Ciebie banalne, proszę nie pisz tego w komentarzu, ponieważ są osoby, które naprawdę nie wiedzą o takim czymś. A jeżeli ten film otworzy Ci oczy i chociaż w jakimś stopniu pokaże Ci, na co zwracać uwagę i uzna, że zawiera wartościowe informacje, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli podzielisz się nim z innymi maturzystami, dasz łapkę w górę pod filmem, napiszesz jakiś komentarz, chociażby dla statystyk, lub zasubskrybujesz mój kanał. Sprawiasz w ten sposób, że mogę pomóc większej liczbie osób, a taki jest mój cel. Zobacz, co dla Ciebie przygotowałam na dzisiaj. 3 pierwiastki z 2 dodać 5 przez 2 i to podniesione do kwadratu? Wiele osób nie zauważyłoby tego wzoru, a jest on tutaj w liczniku, zobacz. Musielibyśmy ten przykład wykonać następująco. 3 pierwiastki z 2 dodać 5 i to musimy podnieść do kwadratu, przez 2 i też musimy to podnieść do kwadratu. Czyli teraz już widzimy ten wzór skróconego mnożenia, ale na początku może przyznasz, nie był on do końca widoczny. Dokończmy ten przykład. Mielibyśmy zatem 3 pierwiastki z 2 do kwadratu daje nam 9 razy 2, czyli 18. Dodać 2 razy 3 pierwiastki z 2 razy 5 to będzie 30 pierwiastków z 2. Dodać 25 przez 4. Poredukujmy wyrazy podobne, które są w liczniku i mielibyśmy 43 plus 30 pierwiastków z 2 przez 4. Czyli pamiętaj proszę, że wszędzie gdzie masz dodawanie albo odejmowanie i musisz to podnieść do kwadratu, to żeby spotęgować to wyrażenie, musisz koniecznie użyć wzoru skróconego mnożenia. Kolejny częsty błąd występuje wtedy, kiedy mamy minus przed ułamkiem i chcemy pozbyć się tego ułamka. Na przykład weźmy pod uwagę takie równanie. 5 odjąć 4x plus 2 przez 3 równa się 6. Gdybyśmy chcieli wykonać takie równanie, to wiele osób na początku przemnożyłoby obie strony tego równania razy 3, żeby pozbyć się mianownika. No i 5 razy 3 to będzie 15 minus i tutaj wiele osób skróciłoby trójkę z trójką i napisałoby 4x plus 2 równa się, no i 6. 6 razy 3 to będzie 18. Gdzie zrobiłam błąd? Oczywiście pamiętaj, że ten minus dotyczy całego tego wyrażenia, więc pozbywając się tego ułamka, musimy dać to wyrażenie w nawias, koniecznie. Czyli teraz mielibyśmy 15 minus 4x odjąć 2 równa się 18. No i dalej moglibyśmy wykonywać to równanie. Czyli pamiętaj, minus, który jest przed ułamkiem, dotyczy całej zawartości ułamka. I mimo tego, że może mianownik Ci zniknie, to ten minus zmienia znak w każdej liczbie, która była w liczniku ułamka. Pamiętaj proszę o tym. Kolejna sytuacja. Kiedy mamy wzór na przykład na sumę ciągu arytmetycznego, moglibyśmy mieć taki zapis, że 10 równa się 2a1 plus 6r przez 2 razy 5. I bardzo dużo osób w tym momencie przemnożyłoby to równanie razy 2. Dlaczego? Żeby oczywiście pozbyć się ułamka. I wykonalibyśmy to w ten sposób. 10 razy 2 to jest oczywiście 20, równa się. Te dwójki się pięknie skracają i mamy 2a1 plus 6r. I teraz są tutaj dwie sytuacje, w których łatwo popełnić błąd. Po pierwsze, czy tą piątkę również mnożymy razy 2, czy nie? Odpowiedź brzmi nie. Tu zostaje nam razy 5. Dlaczego? Ponieważ tu jest działanie mnożenia, co sugeruje, że nie mnożymy już tego razy 2. Gdyby tam było działanie plus 5 albo odjąć 5, to oczywiście każdy element działania mnożymy razy 2. Ale jeżeli jest mnożenie albo dzielenie, to traktujemy to jako całość, to co jest po prawej stronie i już tego nie mnożymy razy 2. No dobrze, ale czy jeszcze gdzieś zauważasz błąd?
Oczywiście brakuje nam nawiasu. Zobacz, logicznie patrząc na to równanie wyżej, to razy 5 mnożymy cały ten ułamek. Więc jeżeli mianownik ułamka nam zniknął, to dalej tą całość musimy pomnożyć razy 5. Pamiętaj o takich szczegółach, zwłaszcza wtedy, kiedy używasz wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. Łatwo tutaj popełnić błąd. Kolejny błąd, być może taki bardzo banalny, ale jednak czasami się zdarza. Jeżeli masz działanie 2x plus x, a masz działanie 2x razy x, to jakie będą wyniki tutaj i tutaj? Pamiętaj, że kiedy dodajemy do siebie x lub wyrazy podobne, to mamy teraz 3x, czyli te x po prostu do siebie dodajemy. Natomiast kiedy mnożymy x ze sobą, to mamy 2x do kwadratu. Wiem, że czasami jest z tym problem, więc zapamiętaj, jak to działa. Kolejna bardzo częsta sytuacja. Załóżmy, że mamy takie działanie do wykonania. Pierwiastek z liczby minus 5 podniesione do kwadratu. Bardzo wiele osób rozwiązałoby to w ten sposób, że skróciłoby pierwiastek z potęgą i wynikiem byłaby minus 5. Oczywiście to jest błędny sposób rozumowania. Dlaczego? Pamiętaj proszę, że jeżeli mamy pierwiastek z jakiejś liczby ujemnej podniesionej do kwadratu, to faktycznie możemy skrócić ze sobą pierwiastek i potęgę, ale pod warunkiem, że zawartość tego pierwiastka zostawimy w wartości bezwzględnej. Czyli musisz teraz wyciągnąć wartość bezwzględną z minus 5, a to będzie? A to będzie 5. Skąd się wziął taki błąd, że wiele osób skraca pierwiastek z potęgą? Prawdopodobnie wielu osobom myli się to z innym zapisem, gdzie mamy pierwiastek na przykład z 5 i ten pierwiastek z 5 jest podniesiony do kwadratu. Pamiętaj, że jeżeli potęga jest poza pierwiastkiem, to wtedy bezkarnie możemy skrócić pierwiastek z potęgą, czyli wynikiem będzie 5. Natomiast jeżeli potęga jest w środku, pod pierwiastkiem, nie możemy tak tego skrócić. Podobnie w takim przypadku, kiedy mamy pierwiastek z 1 odjąć pierwiastek z 2 podniesiony do kwadratu. Możemy to skrócić, ale pamiętając, że daje nam to wartość bezwzględną z 1 minus pierwiastek z 2. I jak teraz opuścić wartość bezwzględną? Zobacz, widzimy, że 1 minus pierwiastek z 2 to wyrażenie ma wartość ujemną. Natomiast wartość bezwzględna sprawia, że zawsze wartość tego wyrażenia będzie miała wartość dodatnią. Więc mamy pierwiastek z 2 minus 1, czyli opuszczamy wartość bezwzględną i zmieniamy oba znaki w tym wyrażeniu. Pamiętaj o tym, to są bardzo ważne momenty, w których często robi się błąd. Kolejny błąd, który też często się zdarza, występuje przy nierównościach. Jeżeli mamy na przykład nierówność, że minus 3x jest większe bądź równe od 12, to jeżeli chcemy wyliczyć wartość x, musimy podzielić obustronnie tą nierówność przez minus 3. I tutaj pamiętaj, że jeżeli dzielimy lub mnożymy jakąkolwiek nierówność przez liczbę ujemną, musimy zmienić znak nierówności na przeciwny. Czyli mielibyśmy teraz x, uwaga, mniejszy bądź równy od minus 4. Czyli pamiętaj o zmianie tego znaku. Ale uwaga, jeżeli to jest dla Ciebie oczywiste, to kolejny przykład wcale może taki nie być. Jeżeli mamy x w nawiasie 1 minus pierwiastek z 3 i załóżmy, że to jest mniejsze od 5, to żeby wyliczyć wartość x, musielibyśmy podzielić przez 1 minus pierwiastek z 3. I co byś teraz zapisał? Czy x byłby dalej mniejszy, czy może niekoniecznie? Tu również trzeba uważać. Zobacz, wartość tego wyrażenia, przez które dzielisz, jest ujemna. Czyli w takim wypadku również musisz zmienić znak nierówności. Czyli mielibyśmy, że x jest większy od liczby 5 przez 1 minus pierwiastek z 3. Oczywiście w tym ułamku jeszcze musimy usunąć niewymierność, ale nie o to chodziło w tym przykładzie. Musisz uważać za każdym razem, kiedy dzielisz przez coś, co ma wartość ujemną, mimo że na pierwszy rzut oka tego nie widać, pamiętaj, żeby zmienić znak nierówności.
Kolejną ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to na przykład działania na potęgach. Wiem, że to są banalne rzeczy i uczyłeś się tego już w szkole podstawowej, ale myślę, że warto to przypomnieć. Czy pamiętasz, jaka jest różnica między minus trójką podniesioną do potęgi drugiej, a minus trójką w nawiasie podniesioną do potęgi drugiej? Pamiętaj, jeżeli ten minus nie jest w nawiasie, to potęgujemy tylko samą liczbę. Czyli tutaj tylko trójka jest do potęgi drugiej, a minus się przepisuje. Czyli wynikiem jest minus 9. Natomiast w tym przypadku potęgujemy całą liczbę minus 3, czyli wynik jest równy 9. Jeżeli chodzi o potęgi, czasami też zapomina się o takiej sytuacji. Jaka jest różnica między 3 czwarte do potęgi drugiej, załóżmy, a 3 czwarte do potęgi drugiej bez nawiasu? Pamiętaj, jeżeli ułamek zwykły występuje w nawiasie i cały ten ułamek jest podniesiony do kwadratu, to oczywiście potęga działa na licznik i mianownik, czyli mielibyśmy 9 szesnastych. Natomiast w drugim przypadku ta potęga działa tylko na licznik, czyli mielibyśmy 9 czwartych. Jeżeli chodzi o potęgi, klasycznym błędem jest potęga zerowa. Co się dzieje, kiedy na przykład podniesiemy minus 7 do potęgi zerowej, a jak podniesiemy minus 7 w nawiasie do potęgi zerowej? Czy to też czymś się różni? Pamiętaj, że każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje nam 1, ale w tym wypadku do potęgi zerowej podnosimy tylko 7, więc wynikiem będzie minus 1. Natomiast w drugim wypadku do potęgi zerowej podnosimy całą liczbę minus 7, więc tutaj wynikiem będzie 1. Kolejny bardzo częsty błąd dotyczy zapominania o liczeniu dziedziny. Załóżmy, że mamy takie łatwe równanie. X kwadrat minus 4 przez x minus 2 równa się 0. I bardzo wiele osób zaczęłoby od tego, że pomnożyłoby razy mianownik, mielibyśmy x kwadrat minus 4 równa się 0, następnie przenosimy minus czwóreczkę na prawą stronę, co daje nam x kwadrat równa się 4, pierwiastkujemy obustronnie to równanie, bo chcemy mieć x, a nie x kwadrat i pierwszym błędem, który robi bardzo wiele osób, jest napisanie x równa się 2. I to wszystko. Oczywiście to nie wszystko. Pamiętaj, że jeżeli x kwadrat jest równy liczbie dodatniej, to mamy dwa wyniki. X równa się 2 lub x równa się minus 2. To jest pierwszy błąd, który łatwo było tutaj zrobić. Pamiętaj, że mamy dwa rozwiązania, jednak czy to prawda, że to równanie ma dwa rozwiązania, dwa wyniki? Nie, bo nie policzyliśmy dziedziny. Pamiętaj, że w mianowniku ułamka nigdy nie może znaleźć się 0. Czyli musimy ten mianownik przyrównać do zera i x minus 2 nie może być równe 0. Czyli przerzucając minus 2 na prawą stronę mamy x nierówne 2. Czyli naszą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste oprócz 2. Czy więc dalej możemy twierdzić, że rozwiązaniami równania są 2 i minus 2? Oczywiście, że nie. 2 nie należy do dziedziny, więc nie może być rozwiązaniem naszego równania. Naszym rozwiązaniem będzie tylko x równe minus 2. Czyli pamiętaj, żeby zawsze w równaniach policzyć dziedzinę i wziąć ją pod uwagę, kiedy podajesz rozwiązania tego równania. Kolejna rzecz, z którą często są problemy, jest na przykład sytuacja, kiedy wynik wyjdzie nam w postaci 2 pierwiastki z 3 minus 5 przez minus 2. Załóżmy, że taki wynik wyszedłby nam w jakimś zadaniu i okazuje się, że nie ma takiej odpowiedzi ABCD. Więc jak możemy przekształcić tą odpowiedź, żeby znalazł się taki wynik w odpowiedziach? Pamiętaj, że zawsze musimy się pozbyć tego minusa z mianownika ułamka, bo takiej odpowiedzi raczej nie byłoby w zdaniach testowych. Jak pozbyć się tego minusa z mianownika? Możemy pomnożyć licznik i mianownik tego ułamka razy minus 1. Czyli w tym wypadku w mianowniku mamy już liczbę 2, a w liczniku mamy minus 2 pierwiastki z 3 dodać 5. Najprawdopodobniej odpowiedź będzie inna, z przodu będzie liczba dodatnia, czyli byłaby odpowiedź 5 minus 2 pierwiastki z 3 przez 2. Pamiętaj, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy mianownik ułamka jest ujemny, zawsze spróbuj zmienić go na dodatni i wtedy taka odpowiedź powinna się już pojawić w zadaniu.
Pozostając w kwestii minusów przy ułamkach, musisz pamiętać o tym, że liczbę minus 2 trzecie możemy też zapisać w postaci minus 2 przez 3 albo 2 przez minus 3. Pamiętaj, że ten minus, nieważne czy jest przed samym ułamkiem, w liczniku ułamka czy w mianowniku ułamka. Oczywiście mówię tu w sytuacji, kiedy w liczniku i mianowniku mamy tylko jedną liczbę, ponieważ nie działa to już tak samo, kiedy miałbyś na przykład wyrażenie minus x plus 2 przez 4 minus x, to oczywiście nie jest to samo, co minus x plus 2 przez 4 minus x. Tu już tak robić nie możemy. Ale jeżeli mamy zwykły ułamek z jedną liczbą na górze i na dole, oczywiście takie operacje są jak najbardziej poprawne. Kolejny błąd, który bardzo często się pojawia z funkcją kwadratową. Pamiętaj, że nierówność kwadratowa jest jednym z pewniaków maturalnych, które zawsze pojawiają się na maturze. No i pół biedy, kiedy delta wyjdzie dodatnia i masz dwa miejsca zerowe. Z takim czymś myślę, że powinieneś sobie poradzić. Ale co wtedy, kiedy miałbyś na przykład taką nierówność? Minus x kwadrat plus 2x minus 5 i to ma być mniejsze od zera. Czyli tradycyjnie liczymy sobie deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4 razy a razy c. I widzimy, że delta równa się 4 minus 20, czyli delta jest równa minus 16. I w tym wypadku bardzo wiele osób napisałoby, że funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, czyli rozwiązaniem jest zbiór pusty, brak rozwiązań, x należy do zbioru pustego. Czy takie postępowanie jest na pewno poprawne? Nie. Pamiętaj, że zawsze w nierówności kwadratowej szkicujemy sobie naszą oś i parabolkę. Zobacz, jeżeli mamy oś x-ów, oczywiście parabola nie ma miejsc zerowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją narysować. Zobacz, parabolka ma ramiona w dół, ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, czyli musimy naszkicować parabolkę skierowaną ramionami w dół, która nie ma miejsc zerowych. Czyli ta parabola znajdowałaby się pod osią. I teraz odczytujemy wartości. Jakich wartości szukamy? Wartości mniejszych od zera. I teraz pomyśl, gdzie nasza funkcja jest mniejsza od zera, czyli gdzie nasza funkcja jest pod osią x? Wszędzie, w całym tym przedziale. Czyli odpowiedzią byłby przedział, że x należy od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Jest to coś całkowicie przeciwnego do tej pierwotnej odpowiedzi x należy do zbioru pustego, której udzieliłoby sporo osób. Pamiętaj o tym zawsze w przypadku nierówności kwadratowej, naszkicuj tą funkcję, nawet jeżeli nie ma miejsc zerowych. I ostatnia rzecz, z którą dużo osób ma problemy, to jest odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych z tabelki na końcu tablic maturalnych. Ja wiem, że one nie są napisane tak do końca przyjaźnie, ale musisz nauczyć się z nich korzystać. Nie ma problemu raczej, jeżeli mielibyśmy odczytać na przykład sinus dla kąta 20 stopni. Czyli wtedy patrzymy, że sinus jest tutaj w pierwszej kolumnie, sinus jest z kąta alfa, więc tam, gdzie mamy kolumnę alfa, odczytujemy 20 stopni, no i sinus 20 stopni wynosiłby tyle. 0,3420. Z tym by nie było problemu. Ale co w przypadku, kiedy miałbyś na przykład odczytać wartość kosinusa dla 60 stopni? Tu już mógłby być problem. Zobacz, jeżeli chcemy odczytać kosinusa dla 60 stopni, to patrzymy, że kosinus ma przy sobie kąt beta. Jeżeli kosinus jest kąta beta, w takim razie te 60 stopni szukamy w jednej z tych dwóch kolumn, tam gdzie mamy kolumnę bety. Czyli szukamy tutaj 60 stopni i widzimy, że 60 stopni znajduje się tutaj. Następnie musimy zobaczyć, w której kolumnie odczytujemy kosinusa. Zobacz, kosinusa odczytujemy z tej pierwszej kolumny, czyli to będzie ta wartość. Czyli kosinus dla 60 stopni jest równy pół. To odczytajmy jeszcze na przykład wartość tangensa dla 81 stopni. Więc wracamy na górę tabelki i widzimy, że tangens ma przy sobie kąt alfa. Więc ponownie będziemy szukać kąta 81 stopni z tych kolumn, gdzie podany jest kąt alfa.
Szukamy 81 stopni, 81 stopni jest tutaj i patrzymy, w której kolumnie zapisany jest tangens. Wartość tangensa jest zapisana w tej drugiej kolumnie, czyli odczytujemy tą wartość. Często pojawia się też pytanie, mówicie, że macie konflikt, jeżeli macie na przykład w zadaniu sinus kąta beta równa się 0,4. I teraz w zadaniu macie podany sinus kąta beta, a tu w tabelce macie sinus kąta alfa, więc jak się w tym połapać? Czy szukać tego kąta dla alfy, dla bety? Uwaga, ta literka w ogóle was nie obchodzi. Dla ciebie znaczenie ma tylko ta literka, która jest w tabelce. Czyli jeżeli masz sinus kąta alfa w tabelce, to odczytujesz ten kąt z tej właśnie kolumny. A jeżeli masz kosinus kąta beta, to chociażby w twoim maturalnym zadaniu był kosinus kąta alfa, to i tak my odczytujemy wartość kosinusa właśnie z tej kolumny, gdzie jest beta. Pamiętaj proszę o tym. To już wszystkie tak zwane głupie błędy, które dla ciebie przygotowałam. Mam nadzieję, że teraz ich nie popełnisz. Jeżeli trafiłeś na coś, co było dla ciebie czymś nowym, niespotykanym, zrób sobie notatki z tego filmu. Koniecznie przypomnij sobie te informacje kilka dni przed maturą. I mam nadzieję, że ta wiedza uchroni cię przed popełnieniem głupiego błędu. Pamiętaj proszę, jeżeli uznajesz, że ta wiedza jest wartościowa i przyda się innym maturzystom, będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnisz ten film znajomym, dasz mi łapkę w górę, napiszesz jakiś komentarz albo zasubskrybujesz mój kanał. Dzięki za Twoją uwagę i życzę powodzenia na maturze. Cześć!